Artur Kisielewicz, zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego we wtorek, 4 lutego. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Starostwo nie dotuje sportu. Badanie stóp. Mecz koszykówki. Grupa radnych i osób związanych ze sportem uważa, że powiat inowrocławski za mało dotuje sport. Starostwo ma odrębne zdanie na ten temat. Powiat inowrocławski niedostatecznie wspiera lokalny sport. Tak przynajmniej twierdzą radni klubu PO, którzy od dawna apelują do starostwa o większe dotacje w tym zakresie. Przeszło 150 milionów budżet powiatu inowrocławskiego, a w tym tylko 40 tysięcy na organizacje pozarządowe, zapisane corocznie od 4 lat, tak jak kadencja obecna powiatu ma miejsce. Proszę o zwiększenie tej dotacji niestety bezskutecznie, a oszczędzanie na dzieciach i młodzieży odbije się na pewno dla nas czkawką. Uważam, że nie wolno nam tego robić, dlatego nie zgadzam się z takim budżetem. W sprawie zwiększenia dotacji na sport interpelował również do inowrocławskiego starosty miejski radny Waldemar Kwiatkowski. Jestem trenerem i nauczycielem wychowania fizycznego i często rozmawiam z nauczycielami, z trenerami, również szkół podległych powiatowi na temat sportu. Zadają mi pytanie, dlaczego miasto przeznacza takie ilości pieniędzy na sport dzieci i młodzieży, a powiat nie przeznacza ich w ogóle albo przeznacza tylko i wyłącznie w znikomej ilości. Inne powiaty mogą, chcą i znajdują podstawy prawne do tego, żeby takie pieniądze przekazywać i przekazują na sport dzieci i młodzieży. Natomiast dlaczego nasz powiat inowrocławski nie przekazuje, może i nie chce przekazywać takich pieniędzy na sport? Tymczasem powiat inowrocławski nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi niedostatecznego wspierania przez starostwo lokalnego sportu. Uważam, że zarzut to jest zbyt mocne słowo. Powiat przekazuje środki finansowe na sport. W ostatnich 3 latach przekazał kwotę w wysokości 98 tysięcy. Różne zadania wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie gminnym. Dlatego powiat organizuje zawody o charakterze ponadgminnym, gdzie w ubiegłym roku zorganizowano różnego rodzaju zawodów, około 700. Mam na myśli zawody również w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i szkołach podstawowych. Środki przekazywane z powiatu na sport również są z promocji. I z tej promocji zostały przekazane na takie rzeczy jak puchary i nagrody dla 58 rozgrywek, w tym dla stowarzyszeń i klubów sportowych oraz 38 zakupiono różnego rodzaju pucharów i innych rzeczy dla rozgrywek szkolnych. Myślę, że środki przekazywane na sport są w znacznym stopniu i dobrze wykorzystane dla środowiska będącego z terenu powiatu inowrocławskiego. Inowrocławianie wzięli udział w akcji profilaktycznej polegającej na badaniu stóp za pomocą podoskopu lustrzanego. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria zorganizowało akcję badania stóp. Ocena kształtu stopy daje podstawy diagnostyczne do określenia przyczyny wielu schorzeń oraz podjęcia ewentualnych działań terapeutycznych. Akcję przeprowadzono w jednym ze sklepów medycznych. Do statycznego badania oraz oceny wad stopy użyto podoskopu. Badanie podoskopem lustrzanym, które odbywa się tutaj u nas w Stowarzyszeniu Flandria, jest częścią akcji profilaktycznych, które prowadzimy dla osób posiadających kartę stowarzyszenia. Dzisiejsze badanie skupia się głównie na tym, czy nasze stopy, nie występują w nich utrudnienia takie jak płaskostopie czy stopa wydrążona, ale jednocześnie rehabilitant i pani fizjoterapeutka, która z nami tutaj współpracuje, jest w stanie na podstawie tego stwierdzić wady postawy wynikające ze źle ukształtowanych stóp, kolan, bioder, więc pokazuje to też troszeczkę więcej. No i pomaga również osobom starszym, które mają różnego rodzaju zwyrodnienia, również poradzić sobie z tym, żeby ten ruch na co dzień nie bolał, czyli jakie ćwiczenia wykonywać, ale też czy jakiś specjalistyczny sprzęt jest również potrzebny, żeby takiej wady się pozbyć. Profilaktyczna akcja, która cieszyła się sporym zainteresowaniem inowrocławian, adresowana była do osób niemal w każdym wieku. Akcja kierowana była zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych. Do dzieci od 3 roku życia, ponieważ w tym momencie te wady zaczynają się dopiero tworzyć i dopiero one zaczynają być widoczne na stopie dziecka.
Więc dzieci sporo już przebadaliśmy, ale również osoby dorosłe udowodniły, że też interesują się tym, jak te stopy się kształtują, jak one wyglądają. Więc no, prawie 40 osób dzisiaj skorzystało z tego badania i było bardzo duże zainteresowanie i już teraz obiecujemy, że kolejna akcja również się odbędzie pod koniec lutego. Będziemy niejako drugą edycję tego badania stóp prowadzić. Natomiast od początku, od kiedy mamy ten podoskop, no, przebadaliśmy już kilkaset osób, ponieważ od roku już prowadzimy takie akcje. Byliśmy w przedszkolach, gdzie rodzicom pomagaliśmy powiedzieć, jak kształtować odpowiednio stopy swoich dzieci, ale również i na hali widowiskowo-sportowej, na różnego rodzaju imprezach i tutaj u nas w sklepie również dzisiaj tę akcję przeprowadzamy. W minioną sobotę koszykarze KSK Nottecino Wrocław pokonali na własnym parkiecie zawodników AZS UMK z Torunia. Koszykarze KSK Nottecino Wrocław wygrali czwarty mecz ligowy z rzędu. Noteć w inowrocławskiej hali widowiskowo-sportowej pokonała w derbowym meczu AZS UMK Toruń 84-71. Dobrze zaprezentował się m.in. Grzegorz Jankowski, który zdobył 9 punktów, zaliczył 7 asyst i zebrał 5 piłek. Tak, zgadza się, jest to dobry zespół. Pokazali to w pierwszej rundzie, gdzie przegraliśmy w Toruniu. Bardzo szybko zaczęliśmy faulować w czwartej kwarcie i szybko się zbierało 5 fauli i zbierali sobie punkty z osobistych. Później, można powiedzieć, takie rzuty na wariata z dystansu wpadały i zrobiło się troszeczkę nerwowo, ale zwycięstwo i trzeba się cieszyć. Dodajmy, że znakomite zawody zagrali w sobotę także Mikołaj Grot i Karol Michałek, którzy zdobyli po 18 punktów i zanotowali po 12 zbiórek. Na tym kończymy dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za to wtorkowe spotkanie. Do zobaczenia. Koszykarze KSK Nottecino Wrocław wygrali czwarty mecz ligowy z rzędu i nadal są wiceliderami grupy A drugiej ligi. Tym razem Noteć w inowrocławskiej hali widowiskowo-sportowej zmierzyła się w derbowym meczu z AZS-em UMK Toruń. Nasz zespół rozpoczął mecz nerwowo, ale już w 8 minucie to podopieczni Dariusza Sikory wyszli na prowadzenie. Po pierwszej połowie Noteć wygrywała różnicą 12 punktów. Torunianie zdołali jeszcze zmniejszyć straty w końcówce meczu do 6 punktów. Ostatnie 2 minuty należały jednak ponownie do gospodarzy, którzy ostatecznie wygrali 84-71. Znakomite zawody zagrał Mikołaj Grot i Karol Michałek, którzy zdobyli po 18 punktów i zanotowali po 12 zbiórek. Dobrze zaprezentował się także Grzegorz Jankowski, który zdobył 9 punktów, zaliczył 7 asyst i zebrał 5 piłek. 84-71 wygraliście, ale ten wynik jakby nie odzwierciedla końcówki spotkania. Było ciężko i drużyna z Torunia postawiła chyba bardzo mocne warunki. Tak, zgadza się, jest to dobry zespół. Pokazali to w pierwszej rundzie, gdzie przegraliśmy w Toruniu. Bardzo szybko zaczęliśmy faulować w czwartej kwarcie i szybko się zbierało 5 fauli i zbierali sobie punkty z osobistych. Później, można powiedzieć, takie rzuty na wariata z dystansu wpadały i zrobiło się troszeczkę nerwowo, ale zwycięstwo i trzeba się cieszyć. No właśnie, a powiedz, co było przyczyną tej wysokiej porażki w Toruniu? Znaczy myślę, że tam były też, posypaliśmy się troszeczkę, były kontuzje. Mikołaj jest kontuzjowany, Hubert też tam niby dograł mecz do końca, ale też dobrze się nie czuł. Myślę, że też to troszeczkę przeważyło, ale zagrali na świetnej skuteczności, tam trafiali nam z dystansu i myślę, że troszeczkę tam skrzydła opadły i zabrakło trochę szczęścia i wiary w siebie. Dzisiaj dużo grałeś, prawdzie wyszedłeś z ławki, ale grałeś zdecydowanie najdłużej na pozycji rozgrywającego. Zgadza się, dzisiaj trener mi zaufał, z tego się cieszę, mam nadzieję, że coraz lepiej będzie to wszystko prowadzone przeze mnie, również przez Olka, bo jesteśmy tutaj wymiennie. Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywali, bo to jest najważniejsze. Czy czujesz, że zespół z meczu na mecz staje się jakby mocniejszy, coraz jakby pewniej wygrywacie? To znaczy, jesteśmy mocnym zespołem, można powiedzieć, tylko te nasze mecze wyglądają różnie, nierówne są te mecze. Potrafimy zagrać naprawdę fajne zawody, wygrać 20, a też potrafimy męczyć się z chłopakami, którzy przyjeżdżają z suchego lasu i tam mecz nie wygląda za ciekawie, tak? Ale myślę, że udowodnimy to w najważniejszych meczach w playoffach i warto na nas stawiać. No właśnie, co mierzycie przed playoffami, czyli które miejsce chcielibyście zająć? No na pewno mierzymy w drugie miejsce, żeby mieć przewagę parkietu w ćwierćfinale i półfinale.
W najbliższych dwóch kolejkach gracie jakby z drużynami no, z dwóch biegunów tabeli. Pierwszy mecz w Gdańsku, którego oczywiście nie możecie przegrać, ale za dwa tygodnie spotkanie, można powiedzieć, na szczycie. No, zgadza się. Gramy tutaj u siebie z Legią i myślę że jesteśmy w stanie pokonać ten zespół. Jeżeli dobrze podejdziemy do tego spotkania, to myślę, że może być to zwycięstwo, a w każdym meczu gramy o zwycięstwo, więc sobie nie wyobrażam tego, żeby mogło być inaczej. Czyli możemy spokojnie zaprosić kibiców już teraz w dowolnej ilości na to spotkanie z pewnością na szczycie. Oczywiście, zapraszam kibiców, mam nadzieję, że hala się wypełni, tak jak to wypełniają hale w Warszawie, ale myślę, że tutaj w Wino-Wrocławiu też to spotka tutaj nas, zawodników i chłopaków, tu kolegów. Myślę, że jest to do zrobienia. Zapraszam kibiców serdecznie. Trener Noteci Dariusz Sikora jest zadowolony z gry zespołu w ostatnich kolejkach. Zwycięstwo nad AZS-em Toruń, ale tak jak się spodziewaliśmy, tak jak mówiłeś zresztą przed meczem, to się okazał jednak twardy rywal. No myślę, to żadne zaskoczenie, że to bardzo, bardzo, bardzo silny rywal. Może troszeczkę mylić pozycja w tabeli i ilość zwycięstw. To jest naprawdę bardzo doświadczona drużyna złożona z graczy, którzy no, w niejednym klubie, w niejednej lidze już grali. Także uczulałem moich chłopaków, przygotowywaliśmy się cały tydzień przed tym meczem, że tu w zasadzie drużyna z Torunia wykorzysta nasz każdy błąd w obronie i to było dzisiaj doskonale widać. Tomek Lipiński, jak tylko miał odrobinę wolnego miejsca, zaraz strzał za trzy punkty i kara. Także no, na pewno silna drużyna, pozycja w tabeli nie odzwierciedla jej siły. No właśnie to jest drużyna, która chyba byłaby niewygodna w playoffie dla każdej drużyny, również z czołówki. No tak, no, jeszcze zostało 5 czy 6 kolejek, także jeszcze trudno powiedzieć, kto które miejsce zajmie przed play-off, ale na pewno drużyna z Torunia w play-offach niejednej teoretycznie silniejszej drużynie pokrzyżuje szyki. No tak jak mówię, no naprawdę stać ich na wiele. Nie było dzisiaj jeszcze Wojtka Pagacza, z tego co wiem nie było jeszcze Dawida Przybyszewskiego, który też również został zgłoszony do toruńskiej drużyny, także będzie to naprawdę bardzo mocna drużyna. No właśnie, nie było Przybyszewskiego, stąd prawdopodobnie w wyjściowej piątce nie było też u nas Karola Michałka, ale potem jak się pojawił na parkiecie, no dał dużo punktów. Bardzo się cieszę, bo Karol to naprawdę zawodnik, który niesamowicie mocno pracuje, który bardzo pilnuje tej swojej dobrej dyspozycji fizycznej i na siłowni, i na hali. Nie zawsze te mecze mu wychodzą, nie zawsze te jego zagrania i zmiany daje dobre, ale dzisiaj rzeczywiście dał zbiórkę w ataku przede wszystkim, celne dobitki, także naprawdę bardzo pozytywny występ i to bardzo cieszy, bo w perspektywie tej decydującej fazy sezonu to naprawdę jest ważne, aby gracz wysoki był dobrze dysponowany. Najbliższe dwa tygodnie to spotkanie z drużyną z Gdańska, to jest mecz, który po prostu trzeba wygrać, chociaż oczywiście nie można zlekceważyć rywala, a za dwa tygodnie tutaj w tej hali no mecz z Legią Warszawa, mecz na szczycie, mecz z drużyną, którą wyraźnie przegraliśmy w pierwszej rundzie. Tak, za dwa tygodnie przyjeżdżę do nas Legia Warszawa. Można powiedzieć, że spokojnie już od wtorku się pod nich przygotowujemy. Oczywiście jedziemy do Gdańska po to, żeby, tak jak zauważyłeś, zagrać i wygrać ten mecz w Gdańsku, ale w głowach mamy już powolutku Legię. Przegraliśmy z nimi wysoko w Warszawie, no ale przegraliśmy i oni dodali sobie tylko dwa punkty. No, za wysoką porażkę nie ma więcej punktów, także przyjeżdżają do nas na rewanż i zobaczymy, czy uda nam się im zrewanżować. Nie możemy się już doczekać tego meczu. Będziemy w pełnym składzie, ja przypomnę tylko, że w Warszawie nie było Mikołaja Groda, nie było Huberta Wierzbickiego, a chyba nie muszę nikogo przekonywać, co ci dwaj zawodnicy znaczą dla mojej drużyny. Czyli będzie to zupełnie inny mecz i zupełnie innej Noteci mogą się spodziewać rywale, jakby no, trudno im jakby przewidzieć, co zagra Noteć właśnie w takim składzie pełnym. To znaczy, nas za bardzo nie interesuje, czego oni się mogą spodziewać. Niech sobie myślą, co chcą, niech się przygotowują, jak chcą. My czujemy się coraz lepiej, my sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy w decydującej fazie sezonu. Wyglądamy coraz lepiej, przede wszystkim fizycznie. Jest niesamowicie fajna atmosfera w szatni. Fajnie się wkomponował do gry Bartek Królikowski, nasze jedyne wzmocnienie w tym sezonie. No i pozostaje nam tylko czekać na tą Legię Warszawa, niech do nas przyjedzie i niech udowodni swoją wartość tutaj w Wino-Wrocławiu, a ja ze swojej strony w imieniu całej mojej drużyny zapraszam wszystkich za dwa tygodnie na mam nadzieję, bardzo fajne zawody, bo będą grały pierwsza i druga drużyna w tabeli. No właśnie, w Warszawie Legii pomagało ostatnio prawie 5 tysięcy ludzi, żeby chociaż no, trochę mniej, ale też duża liczba pomogła Wam w tym spotkaniu za dwa tygodnie. No rzeczywiście, 5 tysięcy ludzi, ale ja pamiętam czasy tutaj na wrocławskiej Noteci, za dobrych lat tu przychodziło po 2 tysiące, no 5 tysięcy tu rzeczywiście nie wejdzie, ale były czasy, gdzie była pełna hala i to w Barcinie, czy tutaj na hali widowiskowo-sportowej, także ja wierzę w naszą inowrocławską publiczność, wiem, że się zna na koszykówce, wiem, że lubi koszykówkę i ją kocha, dlatego
mam nadzieję, że no nie zabraknie tutaj kibiców za dwa tygodnie i wspomogą nas w końcu swoim dopingiem, tak jak za dawnych dobrych lat. Przypomnijmy, 8 lutego Noteć zagra w Gdańsku z Wybrzeżem, a 15 lutego zmierzy się w Inowrocławiu z liderem Legią Warszawa.